koń stoi sobie przede mną. To właśnie ćwiczenie, jakim jest odesłanie, zaczyna się w tej pozycji, że koń stoi przed nami, ale nie pozwalamy koniowi ani iść do przodu, ani jeszcze w bok. On nie może sam z siebie decydować, co chce wykonać. Widzicie? Koń przechyla się na lewą stronę i jest skłonny pójść na tę lewą stronę. Ale jeszcze nie. Dopóki nie dam wyraźnego sygnału, koń nie może ruszyć, ponieważ chcę, żeby koń się skupiał na sygnałach, jakie daje, a nie na zgadywaniu, co w tej chwili powinno się dziać. I teraz uwaga, żeby troszeczkę dać koniowi wyzwanie. O właśnie, z tej strony. Proszę konia, żeby poszedł. Kieruję dłoń, kieruję swoje ciało, podnoszę energię poprzez cmoknięcie, poprzez wdech. Koń wchodzi na koło. Jest już na kole. Jest dużo spokojniejszy niż był. Wystarczyło tak naprawdę moja spokojna praca, oporządzenie konia, przebranie ogłowia, żeby już koń się uspokoił, poczuł się pewniej. Mamy konia na kole. I teraz tak, o, mamy drugie przelizanie, jak zwrócicie uwagę, koń przemielił, czyli znowu się rozluźnił, znowu się czegoś nauczył. Im więcej mamy tych przelizań, tym nasza praca jest efektywniejsza. Żeby zatrzymać konia, wystarczy wykonać zabranie zadu. Zabranie zadu polega na tym, że zmieniam ustawienie swojego ciała na przeciwne, patrzę się na zad, podnoszę linę, tak jest, mam takie połowiczne zabranie zadu, ale jednak zatrzymanie. Tak? Tak. O właśnie. Chcemy, żeby koń się ustawiał wokół nas, a nie my wokół konia. I w ten sposób możemy zmienić kierunek. Patrzymy w lewo. Koń też patrzy w lewo. Koń idzie w lewo. Generalnie powinniśmy jeszcze zwrócić uwagę na to, na którą nogę koń rozpoczyna ruch. Powinien rozpoczynać od tej, w którą stronę idzie. Czyli jeżeli tutaj szedł w lewo, to powinien zacząć w moje lewo, no to powinien zacząć od swojej prawej nogi, no bo to było jakby w prawo od strony konia. Niemniej na razie chodzi nam o uspokojenie konia, przyzwyczajenie do pewnych elementów. I teraz tak, żeby przejść do chodu wyżej, muszę podnieść energię. Podniesienie energii polega na tym, że napina się moje ciało i moje ciało jest gotowe do biegu, chociaż tak naprawdę idę. Ale chodzi o pewne nastawienie, czyli teraz, żeby ruszyć konia, podnoszę energię poprzez wciągnięcie powietrza przez nos. I to jest pierwszy sygnał dla konia. Uwaga! Raz. Drugi sygnał. Dwa. Czuję, że koń przyspiesza. Trzeci sygnał. Trzy. Nie ma reakcji. Przechodzę do pomocy dodatkowej w postaci bacika, który powoli zbliża się do zadu. Tak jest, mamy kłus. Super. I teraz, to, że koń kłusuje, jest wynikiem tego, że moje ciało jest napięte. Innymi słowy, jeżeli się rozluźnię, to będzie sygnał dla konia do przejścia do stępa. A więc rozluźnienie, wypuszczenie powietrza. Tak jest, koń opuszcza głowę, rozluźnia się. Super. Mamy kolejne przelizanie. Super. Jeszcze raz, przejście do kłusa, wdech, raz, dwa, super, bez użycia pomocy dodatkowej. Bardzo dobrze. Żeby przejść do galopu, musimy wykonać dokładnie to samo, czyli podnieść naszą energię, ale wyżej i w rytm, tudzież w takt galopu. Jak to wygląda? Kłus ma dużo krótszy ten takt, rytm swojego chodu, stąd te sygnały były raz, dwa, trzy. Galop ma dosyć dłuższy sygnał, ale ma w sobie więcej energii ten sygnał. Jak to będzie wyglądać? Wciągam powietrze. Raz. Tak jest. Bardzo dobrze. Elegancko. Widzieliście różnicę? Ten sygnał był dłuższy, był mocniejszy. Przejście do kłusa. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. To jest takt kłusa, takt galopu. Raz, raz, tak jest, raz, to jest takt galopu, takt kłusa. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Takt stępa. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Raz, dwa, wolniej, raz, dwa, raz, dwa. Tak jest, super. Zmienimy stronę.
odwracam się, patrzę na zad, podnoszę linę, ściągam lekko głowę, ale nie pozwalam. O, troszeczkę za blisko podeszliśmy. Lekko się wycofaj. Wycofaj się, tak. Super. Elegancko. Pojedziemy w drugą stronę. W drugą stronę jest dokładnie to samo. Patrzę w prawo. Koń też patrzy w prawo. Elegancko. Jesteśmy na kole na prawo. I teraz. Dokładnie to samo. Żeby przejść do kłusa, dajemy sygnał do kłusa w rytm kłusa. Czyli raz, dwa i jedziemy kłusem. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Takt do galopu. Raz, 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 raz. Tak jest. Takt do kłusa. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Elegancko. Przejście do stępa, rozluźnienie, wypuszczenie powietrza. Bardzo dobrze. Super. Zabranie zadu. Rozluźnienie. Odpoczynek. Zaproszenie konia do siebie. Nagroda. Przelizanie. Super.